Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa, naszym gościem jest Stanisław Piechura, Burmistrz Mikołowa. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pan mieszka daleko od torów w Mikołowie? No jakieś 150 metrów pewnie. E, co złego w tym, że przez Mikołów przebiegnie, pójdzie kolej do CPK? No, dzisiaj można by powiedzieć, że przez Mikołów biegnie kolej, ale jest to kolej nam potrzebna, podmiejska. Nawet udało nam się wejść w program Koleje Plus, a więc nasz jeden tor, gdzie pociągi muszą się mijać, zostanie rozbudowany do dwóch. No i docelowo mieszkańcy będą mieli kolej podmiejską co pół godziny, godzinę. Takie są założenia. Jest to to, co rzeczywiście jest nam. Najbardziej potrzebne. I te to I... dwa, tory, dwa tory będą kolei podmiejskie? Rozumiem, że to też w, w obrębie kolei projektu kolei metropolitalnej? Tak, tak, to jest nasz projekt. I jak się do tego ma projekt szybkiej trasy do centralnego portu? no A centralny port nam chce jeszcze wsadzić dodatkowe dwa tory. Gdzie podobno pójdzie szybka kolej, ale jeszcze też inne koleje, włącznie z kolejami towarowymi. To ile tych torów y, pójdzie no, tym, jak się tym śladem w Mikołowie? Jak się z jednego? Nie, tak, Jak się nie obronimy, a na pewno zrobimy wszystko, żeby tak nie było, no to pójdą cztery tory. Cztery tory do, 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 jeszcze dodatkowe? Cztery tory? W, sumie. Cztery, w sumie. W sumie cztery. No dobrze. Przedstawiciele rządu i CPK mówią dzisiaj... Również panu, również mieszkańcom Mikołowa, wybraliśmy najmniej inwazyjną trasę. Czy to prawda? No, gdyby brać wszystkie trasy, które były proponowane. A było ich? A było ich około sześciu wariantów. Tak. Tak, no to wiadomo było, że mieszkańcy na każdej trasie walczyli o swoje. Tak. No, rzeczywiście powiedziano, że na koniec wybiorą ten, który uznają za najmniej szkodliwy. Każdy z nich jest szkodliwy i, i żadnego z nich nie chcemy. I tak jak powiedział burmistrz Łazisk, bo leżymy na tej samej trasie, po naszym trupie ta kolej tam przejdzie. No, Ale... Ciekawe, co to znaczy to po naszym trupie. Myślę, że to znaczy, że będziemy walczyć do końca i zrobimy co można, żeby tej kolei nie było. Do tego jeszcze wrócimy. Tak czy inaczej, ile osób, patrząc na, jak rozumiem, Złagodzenie z, z każdym tym kolejnym projektem e, ingerencji, powiedzmy, w, w zabudowę, również w samym Mikołowie, to ile osób, patrząc na dzisiejszy stan e, i projekt, będzie musiało wybudować się gdzie indziej e, w Mikołowie? No, przyznam, że bardzo chciałbym to wiedzieć, gdyż te wersje i informacje z CPK są tak zmienne, że nikt do końca nie może być pewny swojego. Tak? Do niedawna. Kiedy przez powiat mikołowski leciało x tych wariantów i wszystkie narysowano od linijki szerokości 100 metrów, no to... Dodatkowo 100 metrów. To, tak, tak. Zabierano pas 100-metrowy w każdym wariancie, no to rzeczywiście ten wariant, który też narysowano przez centrum Mikołowa, zabierał prawie pół osiedla Mickiewicza i domy przy ulicy Stolarskiej. Dzisiaj? Krótko? Dzisiaj, kiedy wybrano wariant 1... To go zawężono. I można by powiedzieć, że przez Mikołów same linie kolejowe właściwie prawie nie burzą domów, ale jest cała infrastruktura wokół tych linii. Tak? To zaraz o tym Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa, jest z nami. Dogrywka w sieci, już za sekundę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa. Jest naszym gościem po raz drugi pana. I państwa witamy. Rozmawiamy naturalnie o przebiegu kolei do CPK, która przetnie m.in. Mikołów. I o tym najnowszym, ostatnim, być może ostatecznym nawet wariancie tej trasy. Mówił pan, że w tych pierwszych przymiarkach to było. Kilkadziesiąt domów, kilkadziesiąt, kilkaset domów do wyburzenia no, potencjalnie? Dotykało to około tysiąca osób. Dzisiaj natomiast ten, 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 ten wariant inwestorski nie zakłada wyburzeń domów yy, domów yy, mieszkalnych, tak? Nie, nie, tak nie można powiedzieć. Jeżeli popatrzymy na cały wariant przebiegający przez mikołów, to można powiedzieć, że go zawężono. I w zakresie jakby infrastruktury wokół kolejowej, czyli drogi dodatkowej, przejścia, ronda, no to ja tak na szybko szacuję, tak jak to pokazano niedawno, jakby w nowym wydaniu, jest to kilkadziesiąt domów. Kilkadziesiąt domów, ale yy, jak rozumiem, to i, też jeszcze tego nie wiecie, bo nie zna, z, znacie te warunki, czy nie znacie nie, no, takiej sytuacji? Dowiadujemy się w CPK na bieżąco, żeby móc mieszkańcom coś powiedzieć. Aha. I wczoraj mieliśmy nawet takie spotkanie całej grupy w Łaziskach Górnych i burmistrz Łazisk, który także kontaktował się z CPK, dowiedział się, że jeżeli dzisiaj ktoś leży na przebiegu samych torów, to można powiedzieć, że jego posiadłość, dom będzie... Już należy do państwa. Już będzie w planach do wyburzenia. Rozumiem. Natomiast ci, którzy się znaleźli wokół torów, w tej różnej infrastrukturze towarzyszącej, to jeszcze nie wiadomo co z tym będzie, bo dopiero CPK za kilka miesięcy chce przyjechać do każdego samorządu, do każdej miejscowości i ustalać szczegóły. Ale to wiecie, jak szeroki jest ten pas. To rozumiem, że to jest jeszcze coś dodatkowego oprócz tych 100 metrów? Czy to się mieści w tych 100 metrach, które. Które tak, znacie? To zawężono i to się mieści dzisiaj w, w węższym pasie niż 100 metrów, ale rzeczywiście dorysowano wokół tego pasa, przynajmniej w Mikowie, różne drogi ronda i skrzyżowania. No I to, I to w, dzisiaj w CP, w, pytając w CPK o to, gdzie, którędy i czym będzie to skutkować, nie dostajecie. Nie macie. Dowiadujemy się, informacji? że to jest tylko taka orientacyjna wizja i ona będzie z miastami uzgadniana. Mhm. A warunki, ludzie, którzy. Na przykład staną na drodze rozwoju ko transportu kolejowego, to znają te warunki wywłaszczenia, warunki i możliwości, jakby, no, przeprowadzki, wybudowania się w innym miejscu? No i chyba tego najbardziej się boją mieszkańcy, bo tutaj minister chorała. Jak zaczynał ten cały projekt, to wszystkim tłumaczył, że będą płacić nie przepłacać, będą płacić tyle, ile to jest warte. Kiedy nasiliły się te wszystkie protesty, kiedy mieszkańcy zaczęli się do, domagać swojego, no to powiedziano, że wypłacą do, stu, do 140%. No, nikt nie wie, co to znaczy do i pytanie jeszcze 140% czego? Wartości rzeczywistej czy wartości odtworzeniowej, bo rozumiem, że mam na tej linii działkę z domem, dom jest stary, to chciałbym odzyskać i móc sobie gdzieś kupić nową działkę i wybudować nowy dom, a nie, że mi ktoś zapłaci za stary dom i przy dzisiejszych galopujących cenach budowlanki mi powie, no to dołóż sobie do nowego. Tak. I tu, tu, tu rzeczywiście hmm. wszyscy są niepewni swojego. Co z y, ludźmi, którzy nie mają dzisiaj domu na trasie do CPK, zakładają, że również nie dotknie ich ingerencja związana z tą infrastrukturą towarzyszącą, ale na przykład wylądują, albo ta infrastruktura wyląduje z 20-30 metrów pod ich oknami i będą mogli pomachać maszyniście, to. To oni też są objęci jakąś procedurą, gdyby chcieli, na przykład z racji na przykład pogorszenia standardu życia, objęci procedurą wywłaszczeniową czy odszkodowawczą, czy nie? No, tu, tu, tu niestety nikt nie jest pewny, ale to jest częste pytanie, które było na, zadawane na spotkaniach z CPK. I tu odpowiedź jakby była jednoznaczna: jeżeli CPK komuś będzie brało znaczącą część jego działki albo zahaczy o dom, no to weźmie całość i. Wypłaci odszkodowanie. Też bym do końca w to nie wierzył, ale załóżmy, że tak jest. Natomiast ci, którzy zmieszczą się, bym powiedział, poza tym pasem CPK, no to będą mogli machać tym, którzy będą się przemieszczać pociągami. A CPK, tak, to też jest ważne. Raz, jak mówimy, że tych pociągów będzie tam bardzo dużo i to będzie wielka uciążliwość dla mieszkańców, to uspokajają. Że tych pociągów aż tyle tam nie będzie. Kiedy mówimy, że te tory są niepotrzebne, bo tam prawie nic nie będzie jeździło, to mówię, że pociąg będzie co 15 minut. No, mm. no więc tak w zależności od potrzeby wersja jest dobierana. Mm. Jeszcze parę miesięcy temu y, obawialiście się i szacowaliście, że y, ta kolej do CPK przetnie wam ogród botaniczny. Y, rozumiem, że tego najgorszego scenariusza uniknęliście. Przynajmniej w teorii i w planach. Wszystko się zaczęło od tego, że CPK na samym początku pokazało tylko jedną linię, jeden wariant. I wszyscy się na nim skupili. I rzeczywiście ten wariant w Mikołowie przelatywał przez środek ogrodu botanicznego. Tam chyba był... Skarpaństwa mało właściwie przecież tak, działkę, tak. to po swoim. No tak, od lat walczymy o to, żeby nasz ogród botaniczny był jedną całością, bo to dzisiaj są trzy części. No a ta kolej wtedy by już w ogóle przecięła te trzy części na pół. Ale też to był najgorszy wariant, który wchodził w centrum Orzesza i tam siał z No więc wszyscy skupiliśmy się na początku na tym, żeby nie było tego wariantu przez ogród botaniczny. No to wtedy pokazano nam pięć różnych wariantów. Nawet ciekawa rzecz jest taka, że sami pisaliśmy do e, premiera Morawieckiego skarżąc się, że znaleźliśmy e, z 2011 roku przez PKP, Opracowany jeden z wariantów, który szedł przez Wyry, gostyn i Orzesze, wydano na to ponad 40 milionów złotych i był gotowy wariant opracowany. No, który spełniałby warunki szybkiej kolei? spełniałby warunki, Dzisiejsza? ale go wrzuc wrzucono do kosza. No ale powiem tak, żeby pokazać, że, żeśmy coś znaleźli i nie poleciało to do kosza, to mniej więcej taki wariant też wyrysowano od Katowic, przez ale ten do wariant Podlesza. inwestorski pokrywa się z tym co, o czym pan nie, mówił? Nie, nie, nie. No tak, nie pokrywał się, ale mniej więcej w tej linii pokazano, że wykorzystano, by ten wariant po naszych tam ostrych interwencjach. Nie posłuchano, rozumiem. Nie posłuchano, to znaczy tak, nie posłuchano, pojawiły się takie dwa warianty, które omijały całkowicie Mikołów. No ale docelowo uznano, że nie da się ich połączyć do Katowic. A tu trzeba zaznaczyć, i Katowice, i Tychy były bardzo zainteresowane, żeby przez nich szła ta kolej. I nawet rozmawialiśmy, i Tychy, i Katowice proponowały, żeby ten wariant wybrać, że jakoś go tam przez Tychy do Katowic uda się podłączyć. No ale niestety nie wybrano. A co z inwestycją z Polskiego Ładu do 24,5 miliona złotych, bo część samorządowców z Mikołowa sugeruje, obawia się, że tam jakaś hala sportowa zdaje się, którą mieliście budować? Może tak? nie hala, ale remo... będzie budowa nowego budynku dla naszego klubu sportowego. Słyszałem o takiej wersji, w której to postawicie to za pieniądze państwa z Polskiego Ładu właśnie, po czym chyba trzeba będzie burzyć, bo tamtędy doplanowano kolej. To ile w tym prawdy? To znaczy hala sportowa i cały obiekt sportowy jest w odległości takiej, że nie styka się z torami. Natomiast z, rzeczywiście z tego projektu około jednej czwartej, jednej trzeciej osiedla Mickiewicza będziemy też remontować układ drogowy, kanalizacyjny. To sąsiaduje z koleją. Także no, tu może być jakiś niewielki zgrzyt, ale to drogi na osiedlu też już są poza tym nowym jakby pasem Wywłaszczeń, więc tu w mniejszym stopniu się. Pan w ogóle tak. kiedykolwiek rozmawiał z ministrem Chorałą, odpowiedzialnym za. Tak, tak. Osobiście? Tak, tak. Kiedy byliśmy potrzebni do konsultacji, bo CPK musiało sobie odhaczyć, że się konsultowało z wszystkimi. Zresztą to to, to w czasie covid wtedy. To, to w, w zeszłym odbyło. roku? Nie. W zeszłym roku nas zapraszano do wojewody na spotkania w temacie CPK i tam dwa razy też był minister Chorała. Wszyscy włodarze powiatu mikołowskiego wypracowali wtedy taki wariant, który byśmy akceptowali. To był ten znaleziony? Mniej więcej. Znaleziony on, bardziej szedł, teraz... on bardziej szedł przez Lasy kobiorskie, ale wszyscy żeśmy stwierdzili, że na taki wariant się zgodzimy. Złożyliśmy panu Chorale osobiście ten wariant, żeby go wziął pod uwagę, no ale... Czy... To były takie konsultacje, żeby je odhaczyć. Słuchano nas, ale nic nie wzięto pod uwagę. A słyszeliście coś, co się później nie potwierdziło? To jakby te deklaracje, które były składane, to one okazały się przynajmniej na tym etapie wiarygodne, czy wręcz przeciwnie? Nie, od, od początku CPK forsowało swoje plany. E... O tym wariancie przez centrum Mikołowa też żeśmy kiedyś rozmawiali i mieliśmy zapewnienie, że gdyby taki wybrano, to maksymalnie pójdą tam trzy tory kolejowe, a nie cztery. A jeszcze ciekawsze jest to, że niedawno skończyliśmy w Mikołowie remont naszego centrum przesiadkowego. PKP pięknie wyremontowało i, jest, i mamy nowy wiadukt w Mikołowie i na tym wiadukcie są trzy linie. Ja nawet się zastanawiam, co by, co by było z nowym wiaduktem, gdyby teraz CPK chciało poprowadzić cztery linie kolejowe. No, ale odpowiedź jest taka, że to dla nas tam nie są koszty. Tak? Ale tak, to jest odpowiedź z CPK no. z pytaniem o ten wiadukt? Rozumiem, że czwarty linia Nie jest to problem. linia nie, nie da się nie... po prostu dobudować albo... Nie, nie, nie. Na, wiad na, wiadukcie, na, jeden tor. na wiadukcie Mikołowskim zawsze były trzy linie i tak go odbudowano czwarta, to nie wiem, gdzie ją tam wcisnął. Biorąc pod uwagę, że jest, y, jest jedna, którą macie, drugą, którą macie mieć z kolei plus i plus jeszcze dwie z CPK, więc cztery, nie da się tego zmieścić w trzech, rozumiem, tak? tak no, ja bym powiedział, że najgorsze to jest w tym wszystkim to, że od samego początku nikt nie kontroluje tego, nie koreluje. Działa spółka CPK, działają koleje i, i działa reszta, tak? Myśmy właściwie zmusili CPK i koleje, żeby w tym projekcie koleje plus razem się dogadać, no bo nie będą jedni burzyć, a drudzy budować, tak? Ale proszę zauważyć, że najważniejszym argumentem od samego początku to było to, że trzeba poprowadzić CPK, kolej, linię szybkiej kolei do Jastrzębia, bo Jastrzębie w ogóle nie posiada. Kolei Kolej plus też do Dzisiaj mają koleje plus, więc ten argument całkowicie odpada. A jeszcze ciekawsze jest to, że jak minister Chorała niedawno u wojewody prezentował, że wybiera tą linię, nazwijmy ją Mikołowską, to oszczędność czasu na przejeździe szybką koleją z Jastrzębia do Katowic jest o 16 minut krótsza niż kolejkami tymi, które powstaną do przewozu mieszkańców. No to dla 16 minut wydać setki milionów, kiedy nikt tego nie chce, to, to nie ma żadnego sensu ekonomicznego. E, panie burmistrzu, czy <coughs> są jakieś skutki e, takie e, pozytywne, e, mimo wszystko, dostrzega pan dla Mikołowa związane z tym przedsięwzięciem? Znaczy, tych negatywnych jest tyle, że no, trudno mówić. o Szanse dla miasta związane z tym, że nie, nie, nie upatruje. Bo tędy, trzeba tędy sobie kolej. szczerze powiedzieć. Koleje plus dadzą nam dobrze rozbudowaną kolej podmiejską, na którą liczymy i która jest potrzebna. Tak? Linia szybkich kolei w Mikołowie się nie będzie zatrzymywała. No, to to, to wiecie na pewno? Tak, powiedziano nam, aż się dziwiłem, że się będzie zatrzymywała w Jastrzębiu, ale to jest kolej, która się powinna zatrzymać w Katowicach i w Ostrawie, jeżeli ma być szybką koleją, prawda? Ale już nam wyraźnie powiedziano, że jeżeli może to się zatrzyma w Jastrzębiu. Może w żorach, ale to jest dzisiaj takie wszystko patykiem pisane, ale w Mikowie na pewno nie. Tak? No bo wtedy te 16 minut nie zostanie przytrzymane. No więc w Miko co? Zyskamy tylko dodatkowy przebieg wielu innych nie zatrzymujących się pociągów, głównie towarowych i szybkiej kolei. Hmm. Czy z CPK nie jest inaczej, jak, czy jest inaczej jak z budową nie, autostrad na przykład? Tam też trzeba budować, też zdarza się, że ktoś będzie. Niezadowolony i też zdarza się, że państwo wywłaszcza e, ludzi, którzy w świetle tego projektu mieszkają. E, powiem panu, że w Mikołowie mamy sołtysa, który opowiada i w, przyprowadził się do Mikołowa właśnie z wywłaszczenia z autostrady. I mówi, że jest to najlepsze, co go w życiu spotkało, bo ze starego domu i gospodarstwa pobudowali wszyscy sobie Ale to domy Ale naszych dostali, czasach prostu, czy jeszcze z... no niedawno no to tak no. jak budowali autostrady nie kilkanaście tam lat temu. Także gdyby tu rzeczywiście ktoś uspokoił tych ludzi zapewniając im kupno wartości odtworzeniowej to przypuszczam że dzisiaj nawet mieszkańcy którzy mieszkają przy kolei to może by się chętnie gdzieś przenieśli w jakieś spokojniejsze zielone tereny tylko tu musi być zapewnienie że to będzie wartość odtworzeniowa, a nie że im ileś dają, dadzą i teraz radźcie sobie sami. Prawda? Co, co więc możecie w tej sytuacji jeszcze, y, spójrzmy na to na koniec, poza samymi protestami, które trwają, toczą no, się w Katowicach, ostatnio w Warszawie nawet, i w Mikołowie duży protest kilka tygodni temu. Y, najważniejsza rzecz, którą możemy próbować uchwycić. To jest moment, kiedy CPK będzie musiało wystąpić o decyzję środowiskową. Jest coś o, i to z, o, w, jakich, w jakimkolwiek stopniu od was zależy? Czy to tutaj, jest tylko tutaj, no, opinia, tu, którą można wziąć pod uwagę lub nie? Nie, tutaj, tutaj będziemy mieli szansę do tej opinii się ustosunkować i podać wszystkie nasze uwagi, żeby czy ta kolej spełnia. Tak? Natomiast no, opinia mimo, mimo... Nie, ma, nie ma mocy yy, blokującej. Te, to ja, ja muszę powiedzieć uczciwie, ja, ja zawsze wszystkim mieszkańcom staram się jedną rzecz tłumaczyć. Tak? Bezdyskusyjnie to jest cały temat polityczny, bo to jest wisienka, którą PiS próbuje sobie zrobić jako wielka budowa tak? port lotniczy i linie kolejowe. Wiadomo, że jeżeli PiS wygra wybory, to będzie dalej ten temat ciągnął. Jeżeli PiS nie wygra wyborów, to ten temat upadnie. I to jest najważniejszy punkt, który możemy, na który możemy w tym momencie liczyć. Jeżeli ten projekt będzie dalej odpukać ciągnięty, no to możemy szukać różnych haczyków, tak? Prawie Ale... sprawiedliwość w Mikołowie i okolicach to raczej t, t, no. po, porządne wyniki zawsze. Nie, nie, nie. Osią, w osiągało. nie. W Mikołowie Słucham? nie. W Mikołowie nigdy. W powiecie Mikołowskim w powiecie bywało, że, że przebili, tak tylko tu, tu, tu bym jedną Myślę rzecz... Myślę też o parlamentarnych wyborach, zwłaszcza, bo tak. te się zbliżają. Tu bym jedną rzecz chciał podkreślić i, i to wyra... wyraźnie widać, jak popatrzymy na dzisiejszy rynek polityczny. Tak? Mają sądy, mają prokuratury, mają Trybunał Konstytucyjny. Wojew... My, my, my myślimy o decyzji środowiskowej, którą wydaje... Wojewódzki ins Inspektor Ochrony Środowiska, tak? On podlega wojewodzie. Więc jeżeli PiS będzie wszystkimi tymi jednostkami zawiadywał, no to my możemy mieć nadzieję, że się nam coś uda. Nie chcę panu o, e, zabierać nadziei, ale tak sondaże wskazują na to, że kolejna kadencja e, przed, przed nami, e. ale przed wami. Natomiast skarga konstytucyjna, patrząc, e, e, już abstrahując od tego, kto, co posiada, skarga konstytucyjna to jest coś, co, co wy samorządowcy tak, wczoraj, wczoraj bardzo dokładnie, nawet z przedstawicielem Rzecznika Praw Obywatelskich, żeśmy ten temat wałkowali i można zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, trzeba to złożyć do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał musi chcieć się tym zająć lub może to trzymać w zamrażarce, ile chce. Pani profesor od Rzecznika Praw Obywatelskich powiedziała, że ich różne rzeczy leżą tam po 7 lat. To po siedmiu latach, jeżeli PiS będzie chciał, to to już będzie wybudowane, a poza tym złożenie tej skargi niczego nie wstrzymuje. Dopiero ewentualnie wygranie. Także... Panie, panie, panie Burmistrzu, jakieś posła macie w Mikołowie? Nie, Mikołowskiego posła nie ma. Europosłanka? Izabela ale Zostań, Okręg Mikołów? Rybnicki, Okręg Rybnicki wyborczy, no ma tam. Ja posła. rozumiem, że politycy PO już yy, nawet abstrahując od, od, tego, od tych zależności, o których pan powiedział politycznych. To, to jest w pełni zrozumiałe, że politycy PO czy politycy opozycji dzisiaj protestują, ale yy, bo każda opozycja pewnie by protestowała w tej sytuacji. Natomiast politycy z yy, waszych stron yy, prawej Sprawiedliwości, to z wami wy z nimi rozmawiacie, oni z wami rozmawiają? Nie, Coś rozmawiają, ja ale oni są wszyscy zdecydowanie za CPK. Przekonują nas, że to jest świetna inwestycja, sprawdzi się. No więc yy, polaryzacja jest jednoznaczna. To teraz na koniec słowa, na które sam pan się powołał e, na początku naszej rozmowy. Burmistrz z Górnych e, w wywiadzie, pamiętam, w zagu mówił o tym, że ta kolej to po moim trupie powstanie. Co to znaczy po moim trupie w e, pańskim również przypadku i w przypadku takich miast jak Łaziska, miasteczek, e, na, na, na trasie tej kolei? Myślę, że żeby tak realnie powiedzieć, co przez to rozumiemy. To trzeba powiedzieć, że zrobimy wszystko i każdej brzytwy się tonący złapie, żeby do tego nie dopuścić. Będziemy przedłużać, protestować, składać odwołania, składać swoje wnioski przy decyzji środowiskowej, no tak długo jak się uda. Rozumiem, że po moim trupie to oznacza też yy, protesty i przywiązywanie się do do, 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 do kaloryferów? Czy... No, myślę, że tak daleko nie pójdzie. Może już nie trzeba będzie. Ja jednak liczę, że tu też może zagrać ekonomia. Rozumiem, że podsumowując, również, gdyby CPK przedstawiło mieszkańcom, którzy dzisiaj mieszkają na trasie tej kolei, czytelne, precyzyjne możliwości związane z, z, z przeprowadzką w inne miejsce, to Duża część tego protestu, tej fali protestów, by po prostu zniknęła, bo, bo ludzie wiedzieliby, na czym stoją, tak? W pewnym sensie tak, ale sam pan powiedział, no, że ta reszta zostanie przy tej kolei. Nie? O wiele częściej jeżdżąca. No, kto chce mieć kolej co 15 minut pod swoim oknem? Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, weekendu, nawet do zobaczenia i do usłyszenia.